Błogosławiony Jakub Strepa wrócił do katedry lwowskiej. W tym roku wojna wpłynęła na przebieg obchodów ku czci patrona archidiecezji lwowskiej. Nie odbyła się tradycyjna procesja ulicami miasta. Natomiast po triduum modlitewnym w sanktuarium świętego Antoniego we Lwowie błogosławiony Jakub przyjechał do młodzieży w Brzuchowicach na czuwanie modlitewne w nocy. W tych dniach wierni mieli okazję modlić się przed relikwiarzem błogosławionego i prosić o jego wstawiennictwo, o potrzebne łaski dla siebie, swoich bliskich, a zwłaszcza wszyscy modlili się wspólnie za Ukrainę i za żołnierzy ukraińskiej armii. Msza dziękczynna na zakończenie triduum została odprawiona w katedrze lwowskiej w sobotę 10 września. Na zakończenie mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wyraził wdzięczność wszystkim za szczerą modlitwę za naszą ojczyznę, która cierpi z powodu wojny. Bogu miłującemu nas nieskończenie. Niech osoby z naszej wspólnoty eucharystycznej skrzydło.